Sytuację miałem trudną. Politycznie trudną. Wybrano prezydenta, który jest kontrowersyjny. I nie ja wybierałem, ale ja odpowiadam. Ja też mam opory, a musiałem tej racji bronić, bo odpowiadam za stronę społeczną. Can you foresee a day when the polls freely elect a president, that there will be a president Wałęsa? Czy wyobraża pan sobie, że wkrótce nadejdzie moment, kiedy Polacy będą w stanie w wolnych wyborach wybrać prezydenta Wałęsy? Nie, taka rzecz jest niemożliwa. I szansę największą miałem, ale ona minęła. Ale minęła nie dlatego, że ja nie myślę, że ja nie będę w stanie. Tylko, że będzie sytuacja nowa. Krótko mówiąc, w tym okresie byłem najlepszym z amatorów. A już od tego momentu jest czas zawodowców. Bo będzie pluralizm, bo jest Sejm, bo jest Senat, bo będą partie polityczne. A więc to, co buduje, wyklucza amatorszczyznę. A ja jestem świetnym amatorem. Żaden amerykański polityk nie zrezygnowałby z szansy ze stanu. Dlatego jestem Polakiem. Chcę Państwu zaprezentować film o Lechu Wałęsie. Jest to moje subiektywne spojrzenie na sylwetkę polityka, który na stałe związany jest z legendą Solidarności. Jest rok 1970. W stoczniach Trójmiasta wybucha strajk. Niepokoje przybierają na sile. Do akcji zostaje włączone wojsko. Idący do pracy robotnicy zostają zaatakowani z broni maszynowej. Są setki rannych, zabitych. Pogrzeby odbywają się nocami pod nadzorem Urzędu Bezpieczeństwa. Do dziś nikt nie zna dokładnej liczby ofiar.
Kryzys polityczny powoduje, że na najwyższych stanowiskach w partii następują zmiany. Nowo wybrany sekretarz Edward Gierek udaje się do stoczni. Biorący udział w spotkaniu uczestnik grudniowego strajku Lech Wałęsa napisze po latach: uwierzyliśmy. To było miarą naszej naiwności. Więcej, byliśmy znowu pełni zapału. Po roku zrozumiałem, że nic się nie zmieniło. Mieszkałem wtedy z żoną Danutą na Stogach. Było nam ciężko finansowo. Pomagałem żonie przy dzieciach. Ten okres zbliżył nas bardzo wszystkich do siebie. Wyrzucenie ze stoczni za działalność związkową zadecydowało ostatecznie o wyborze drogi przez Wałęsę. Odcięty od swojego środowiska zaczyna szukać kontaktu z niezależnymi organizacjami. Przyszedł na mój adres. Chyba słyszał z Wolnej Europy mój adres. Sprawiał wrażenie normalne, podobne jak inni ludzie, którzy się ze mną kontaktowali, którzy szukali form wyjścia z tej sytuacji, w której byliśmy wszyscy. Miał tendencję do tego, żeby działać samodzielnie, bez informowania, bez konsultacji, pewna anarchizacja, czy niechęć do podporządkowywania się, to była widoczna. Ja jak go poznałem, to nigdy nie wierzyłem, że ten człowiek pójdzie drogą pokojową. Znaczy wtedy nawet mi przez myśl nie przeszło, że Wałęsa kiedyś będzie takim człowiekiem, który powie: nie wolno bić, nie wolno walczyć, nie mamy rzucać butelek z benzyną. Stwarzał na mnie wtedy wrażenie takiego człowieka, który jest mocny psychicznie i będzie twardo szedł do celu. Najtrudniej było zacząć strajk. Tą pracę najtrudniejszą musiały wykonać osoby najmłodsze, najkrócej z nami związane, o najmniejszym doświadczeniu. I w momencie, kiedy szczegółowo omawialiśmy, prawda, kto na jakim wydziale i tak dalej, skąd kto wniesie transparenty, to Lechu mówił, że ja to mogę... Tak powiedział sobie zupełnie naturalnie i normalnie, że no ja mogę wskoczyć przez płot i to dalej poprowadzić, tylko zacznijcie. I rzeczywiście przeskoczył ten płot i dalej poprowadził. Staje stocznia. Stopniowo dołączają inne zakłady wybrzeża. Po 3 dniach strajkuje ich już kilkadziesiąt. Sytuacja staje się dramatyczna. Stocznia jest otoczona. Przerwane są połączenia telefoniczne i teleksowe. W każdej chwili spodziewany jest desant. Nic właściwie nie zmieniło się od wczoraj wieczór. A więc czekamy. Faktem jest, że stoimy według mnie i chyba według państwa na dwóch skrajnych biegunach. Naprawdę musicie nam pomóc, bo ci ludzie z tej strony troszeczkę bardziej to przeżywają, bo są troszeczkę w innych warunkach. Dlatego naprawdę apeluję o to, pomagajcie, podtrzymujcie na duchu, bo my musimy wytrzymać. Jeśli teraz nie wytrzymamy, nie załatwimy tej sprawy naprawdę bardzo długo. Wspólną modlitwą podziękujmy wszystkim niosącym pomoc strajkującym. Każdy taki gest dodaje nam sił.
sprawia, że czujemy, że naprawdę wszyscy jesteśmy razem. Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Królowo Polski, otocz opieką rodziny wszystkich strajkujących. Spraw, aby wspomagali i rozumieli postępowania swoich bliskich. Dopomóż im godnie i w spokoju wytrwać ten okres. Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Królowo Polski, pomóż nam swoim wstawiennictwem i opieką, byśmy zawsze byli wolni od strachu. Cichą modlitwą uczcijmy pamięć naszych braci poległych w grudniu 70 roku. Byłem potwornie zmęczony, wspomina Wałęsa. Każdego wieczoru musiałem się bronić przed strachem. Prosiłem Hala, by pamiętał o mojej rodzinie, gdyby coś się stało. Zapoczątkowany ruch nabiera światowego rozgłosu. W ciągu trwającego strajku Lech Wałęsa z prostego robotnika staje się znanym na cały świat liderem. Równocześnie wśród części działaczy wolnych związków dojrzewa myśl, aby nakłonić go do rezygnacji z zajmowanego stanowiska. Mamy wreszcie niezależne, samorządne związki zawodowe. Mamy prawo do strajku. A następne prawa ustanowimy już niedługo. Pierwszy etap wygrany, ale drugi dużo cięższy. Oj, ciężki, ja się bardzo go boję. Na pewno będą potknięcia, na pewno będzie ktoś chciał nas trochę wyprowadzić w manowce. Taka jest prawda. Ale my się nie damy, bo wszyscy bierzemy odpowiedzialność. Nie ja sam, ale wszyscy razem to jest siła, to jest moc i my to zrobimy. Mamy już swoją prasę. Solidarność będzie naszym pismem, które będzie się samo bez żadnych cenzur ukazywała. Będziemy pisali to, co chcemy. A to nie słyszeliśmy? Mamy na piśmie, ja mam tu. Wszyscy wychodzą, bo ja się inaczej nie zgodzi. No nie. To właśnie to mówię. O, z telewizji już wytną to, co tam ja mówię, i to na pewno będzie, nie ma sprawy. Mam podpisane wszyscy więźniowie, tu jest. Oho. Ja nie sprzedaję ludzi. Oho. Witaminę sobie tam wezmę, możemy trochę podciągnąć. W pierwszych dniach organizacji związku propozycja odejścia zostaje skonkretyzowana. Wałęsa odrzuca ją. Czy jednak zapomni o tym w przyszłości? Jak mielibyśmy zrobić? Gdybyśmy się nie wypowiedzieli przed pierwszym
Przecież teraz ta pani, gdzie pracuje, zakład ich stoi. To na terenie Gdańska. Wczoraj nas bardzo serdecznie zapraszali. Tutaj pan jest jeszcze raz, tutaj ponawia. Chciałbym, żebyś wydał decyzję w tej sprawie, czy ktoś proszę od nas pana pojedzie, czy nie. Proszę pana. Przecież rolnicy też rozumieją, w czym jest sprawa. Wiedzą, że no możemy tam jechać, ale wiedzą równie dobrze, że za godzinę może być rewolucja. Czy nie wiedzą, nie czują tego? Mamy koncepcję gotową i jutro w Wyższej Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ale wierzę, że to są same koncepcje i czołgi? No taka jest rzeczywistość. Przecież my tak na ura forsujemy te sprawy, że no nie ma rozwiązań. Ale zaraz. Wie pan, przecież nam nie chodzi o przeprowadzenie rewolucji. My nie występujemy przeciwko ustrojowi, przeciwko rządowi. Nikt nie występuje. Ale ponieważ no wszystko się nagromadziło na raz. Nagromadziło się, ale te sprawy w rolnictwie nie mogą dalej czekać. Chwileczkę. Naprawdę nie mogą. Słuchaj. Ale słucham. Wałęsa mówi. Proszę pana, ja mam do pana zdjęcia dwie sprawy. Jest u mnie pani, która ma troje dzieci, niedawno u was pracuje, potrzebuje pomocy. No nie znam trzeba sprawy. To pan się zapozna i pan pomoże. Nazwisko może pan przekazać tutaj. Nazwisko. Tak? Jak? Pisarska Anna. Nie? Druga sprawa, jeśli chodzi o ten strajk. No. Wie pan, bo my nie chcemy, żeby teraz ktoś strajkował. Rozumie pan? No, bo to wchodzi nam, nam w drogę, nie? Jestem tego samego zdania. I dlatego też dobrze by było, gdyby pan spowodował, albo jakoś przedzwonił, żebym ja z nimi porozmawiał, że albo niech oni przyjadą do nas, my im wytłumaczymy, w czym jest sprawa. Ale u nas nic chyba nie porozumieją, u nas... Nie, no wie pan, ja wiem, jak ja wiem, a pan nie wie, to trochę nie dobrze. Ja wiem, że jednak jest, bo dowiedziałem się, niektóre tam działy trochę szarpią, nie szarpią. Halo? Kabinet wojewody tutaj do pana. Proszę jak najszybciej kończyć rozmowę. Wy jesteście z Dziebinie raczej, tak? Nie. Muszę położyć, wyłączyć. Łączę z gabinetem wojewody. Proszę mówić. Tak, Wałęsa, słucham. Już pani, panie Zysku, Zysek. Halo? Tak, Wałęsa. Tak. Tak. Spotkanie odbędzie się u nas o 13.30. 13? 30. 13.30. W związku z tym, panie Leszko, my tam wyślemy samochody, co? Powiedz. Tak, tak, koniecznie, bo my jesteśmy biedaki, no. No nie, no nie tak. Talonów nie chcemy na razie i nie, chyba nie będziemy chcieli. A dlatego, no trudno, ale podwieźć to ktoś nas musi. To podwieziemy was, no. Dobra. To jest 7 ludzi, to 2 samochody. Tak. 7 będzie was, tak? Tak. Na pewno 7. Tak. Ale nie więcej. Nie. Tak jakbyśmy mówili, dobra? A teraz tak, jak pan załatwił sprawę tą z pomnikiem? To chyba zdążymy na nią, nie? Wzywamy was, wszyscy polegli w grudniu. Wzywam Brunona Drywę. Jest wśród nas! Apolinarego Formelę. Jest wśród nas! Zygmunta Glinieckiego. Jest wśród nas! Zbigniewa Godlewskiego. Jest wśród nas! Jana Kałużnego. Jest wśród nas! Jerzego Kuchcika. Jest wśród nas!
Objazdy różnych regionów stają się stałym zajęciem przewodniczącego związku. Czekają go entuzjazm, ale i rewindykacyjne żądania ludzi, a także opór władzy liczącej na zmęczenie i podzielenie opinii publicznej. To jest demokracja. Proszę bardzo, niech ten pan powie, o co chodzi. Moje nazwisko Władysław Wierzko. Jestem robotnikiem. Spytałem się tutaj uczciwie, czy to nie doprowadzi do tragedii narodowej. Podstawowy dylemat jest ciągle nierozwiązany. Gdzie przebiega nieprzekraczalna dla Rosji granica wolności? Powiedział, co myśli, jest przestraszony, bo go straszyli 30 lat, nie miał czelności mówić, kiedy było trzeba i teraz w dalszym ciągu się bardzo boi. My się jednak nie boimy niczego. Przyjdą czołgi, będziemy, wyjdziemy, przywitamy ich ludzi. Nie bawmy się. Podejmij pan bezpośrednio decyzję. Albo pan nic nie uznaje, albo porozmawiamy poważnie. Bo na razie to nie jest poważne. To nie jest poważne, panie ministrze. Czy pan chce dalej doprowadzić? Czy ma włączyć cały kraj? Chce pan tego? To zrobimy to bardzo szybko. Dlatego też, panie ministrze, jeszcze raz mówię, to nie jest poważna rozmowa. To naprawdę są przestępcy. Naprawdę. I nie broń pan ich, bo naprawdę będziemy musieli ogłosić wszędzie wobec i zabrać się na wszystkich. I pan bierze na siebie odpowiedzialność. Niech pan decyduje. Solutions are arrived at between you and the government seems to be that you make a demand, the government doesn't give in, you strike, and then the government is forced to give in. Is that going to continue? Sam byłem za tą koncepcją w pewnym okresie czasu, że tylko i wyłącznie przez zdecydowane występowanie, skuteczne występowanie osiągać cele. Jednak teraz, moim zdaniem, osiągnęliśmy maksymalnie to, co było do osiągnięcia. Nawet już za dużo życzymy sobie, to jest nieosiągalne. Dlatego też należy zaniechać już teraz żądań, wykonać, czy uzyskać to, co było podpisane i dopiero można potem podnieść poprzeczkę, jeśli będzie z czego. Na terenie Polski odbywają się wielkie manewry Armii Radzieckiej.
O spodziewanej prowokacji w Bydgoszczy Wałęsa zostaje ostrzeżony. Nie jest jednak w stanie powstrzymać biegu wydarzeń. No przecież przestańmy się wreszcie okłamywać, bo nie tylko wy chcecie odnowy. Wy podważacie podwaliny i sens tego związku. Absolutnie. Podrywacie zaufanie sami do siebie. Przecież nie jest tak, że wszyscy, którzy pełnią jakiekolwiek funkcje, to są złodziejami, są nic nie warci. Powtarzam jeszcze raz, panie przewodniczący, szanowni panowie, jak poprzednio podkreśliłem, że służymy klasie robotniczej i chłopskiej. Nie występujemy przeciwko Solidarności. I proszę 15 minut. Pan odpowie, panie, iść pan, nie chcę, proszę pana, z panem rozmawiać, wstyd mi, proszę pana, że pan jest Polakiem. Panowie, pan mnie to przyniósł, pan mnie to przyniósł. Dochodzi do zebrania Komisji Krajowej Solidarności. Wałęsa odrzuca żądanie ogłoszenia strajku generalnego. W kilka dni potem podpisuje porozumienie z rządem. Zostaje oskarżony o nadużycie władzy, a przez innych o zdradę. Po kilku latach Wałęsa zamknie ten okres słowami. Wiedziałem, że stoimy na krawędzi. 27 marca przybył do Polski marszałek Kulikow z grupą wojskowych i pracowników KGB. Te dni napięcia przypłaciliśmy życiem nienarodzonego jeszcze dziecka. Danuta poroniła. Uważam, że błędem w działaniach naszego związku było przyjmowanie rzeczywistego bądź urojonej zagrożenia radzieckiego. Stwarzało to szczególną cenzurę dla osiągania naszych wszystkich celów, od odzieży roboczej poprzez wybory do Sejmu. Proponuję odrzucenie tej cenzury, jako że nie jesteśmy w stanie określić jej parametrów, dopóki nie odgadniemy imperialistycznej polityki mocarstwa radzieckiego. Zatem rozmawiajmy językiem pracowniczym. Idźmy na kompromisy pracownicze. Natomiast w dotychczasowej praktyce chodziliśmy na kompromisy polityczne. Nie unikniemy konfliktu. Ciągłymi ustępstwami zbliżamy się tylko do konfliktu zasadniczego. Koledzy, czy są? Czy nie są? Do wolnego głosu. Nie może ktoś być wciąż w glorii, wciąż najlepszym. Ja jestem normalnym człowiekiem, który się wkurza, który przeklina i jeszcze inaczej. Ja jednocześnie przepraszam, bo takim ślubem. Ja myślę, że wśród ludzi czołowych, wśród przywódców tego związku musi być świadomość tego, że ten zjazd jest też szkołą kultury politycznej bardzo ważną dla tego kraju. Ja, żebym się wytłumaczył z tego, to przecież byli na zjeździe delegaci lekarze, którzy mi kazali natychmiast położyć się do łóżka. Ja byłem wrakiem, rzeczywiście byłem bardzo w słabej kondycji. Musiałem przetrwać ten zjazd na antybiotykach i jeszcze różnych innych lekarstwach. Dlatego też mogłem mieć potknięcia. On jest firmą związku, znakiem firmowym związku, żeby już nie mówić jak kiedyś Rulewski orłem białym, biało-czerwoną chorągwią, to powiedzmy znakiem firmowym związku. W tej sytuacji, gdyby on nie został przewodniczącym, narobiono by biedy straszliwej, wszyscy by sobie narobili biedy. Będą państwo zaskoczeni tym, co za chwilę powiem, no ale trudno, po prostu kieruję się własnym sumieniem. Uważam, że każdego działacza związkowego powinna cechować po prostu skromność. Z tym, że Leszku, nie jesteś moim kolegą, a przyjacielem. I moja skromna uwaga nie jest złośliwie podyktowana, a po to, żeby ta uwaga w przyszłości przynosiła owoc. Tyle z mojej strony, dziękuję serdecznie. Dziękuję ci bardzo za morały. Jednak uważam w dalszym ciągu z twojej strony jako grę wyborczą. Twoja sprawa, przyjacielu.
Jak, Lechu, uważasz dogadywanie się Polaka z Polakiem, gdy jeden z nich jest zdrajcą? Nie dosłyszałem końcówki. Gdy jeden z nich jest zdrajcą. Kto, jaki to był zdrajca i kogo masz na myśli? Może jaśniej powiesz. Nie, bo jeśli się uważasz za zdrajcę, albo ty mnie uważasz, to wtedy możemy dyskutować. A jeśli masz, go na, nie wiem, kogo, władzę czy kogoś, też możemy na innej płaszczyźnie dyskutować. Wycofuję, no. Oni to wyszli. Nieporozumienie. Czy wróci do swej tradycji, którą obserwowałem jako nowicjusz w sali chyba Akwenu Morskiego, gdy zbierał te wszystkie propozycje, koncepcje, ten cały ruch w jedną garść, w jedną linę, czy wróci do koncepcji tego typu władz? Daliście mi polecenie odrzucić ustawę o związkach. Odrzuciłem ją. Odrzuciłem ja i tu ktoś się przydział chyba, bo takie było polecenie związku. Jednocześnie na drugi dzień musiałem być w Katowicach. Jednocześnie na trzeci dzień musiałem wrócić do Warszawy, bo mnie prosił GIL, bo nie mógł sobie poradzić z ustawą o samorządzie. Dlatego nie dziw się, że jestem zszarpany, bo ja pracuję, naprawdę pracuję. Ja mam do kolegi Gwiazd. Czy ma chęć i widzi potrzebę współpracowania z Leszkiem Wałęsą? Przy takim zestawie poglądów, nawet jakie on reprezentuje obecnie. No niewątpliwie jest to współpraca trudna, ale tutaj nie mamy wyjścia. Ja się spytam, czy Andrzej, chociaż raz mi się nie spóźnisz, albo spytasz, czy coś mam do ciebie, albo inaczej. Lechu, no jak zostanę przewodniczącym, będę miał samochód służącego sekretarkę i kierowcę. Dlaczego miałbym się spóźniać? Pański wybór na przewodniczącego w takim stosunkiem głosów uważa pan za swój sukces? A całkowity. Jeśli bym był chciał, mogłem mieć 90%. Przecież nawet gdybym był nie w stanie sam powiedzieć coś miłego, coś, co by ta Sara pod publiczkę, krótko mówiąc, to mogłem poprosić 5 ekspertów, którzy powiedzieli, słuchajcie, że się czuję, napiszcie mi coś bombowego. Byłoby piękne, słuchajcie, no było źle, budowałem żeśmy związek, nieudolnie, będzie lepiej, skończymy się, no wiecie, przy waszej pomocy. Piękna piosenka, 90% i ura. I mało tego, razem pójdziemy, granice przesuniemy. A czemu pan tego nie zrobił? Chciałem, żebym przez rok czasu mówił im o tym właśnie. Powiedziałem najgorsze przemówienie, jakie można było odpowiedzieć. Po to, żeby zobaczyć, za co oceniacie. Czy za jedno przemówienie, czy za robotę, jaką zrobiliśmy. I przez rok czasu będę lał na to. I tym pan sobie tłumaczy właśnie fakt, że blisko połowa jednak delegatów wypowiedziała się na... Tak, właśnie za to będę mówił, słuchajcie, no i w takim razie zobaczcie. Zobaczcie, ile nocy spędziłem w samochodzie, zobaczcie licznik samochodu mojego. Zobaczcie, gdzie byłem na każde zadanie wasze, bo do każdego prawie byłem. Jak miałeś ciężko, to przychodziłeś do mnie, ja cię ratowałem. A jak powiedziałem jedno złe przemówienie, to mi od razu połowy głosów nie dałeś, człowieku. Sytuacja w kraju staje się coraz bardziej napięta. Lech Wałęsa ma świadomość zbliżającego się końca. Chcąc, by związek był jednolity, gwałtownie radykalizuje swoje stanowisko. Odbywa się zebranie Komisji Krajowej. Wałęsa wspomina ten dzień. Od rana dostawałem sygnały, że do Gdańska zbliżają się znaczne siły wojskowe i milicyjne. Kiedy zaczęto wyłączać teleksy i telefony, wiedziałem, że to już koniec. Zamknąłem obrady.
Obywatelki i obywatele Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, zwracam się dziś do was jako żołnierz i jako szef rządu polskiego. Zwracam się do was w sprawach wagi najwyższej. Ojczyzna nasza znalazła się nad przepaścią. Zwracam się do całej opinii światowej. Apelujemy o zrozumienie dla wyjątkowych warunków, jakie w Polsce powstały, dla nadzwyczajnych środków, jakie okazały się konieczne. Z wprowadzeniem stanu wojennego zostaje narzucony terror fizyczny i psychiczny. W kopalni Wujek dochodzi do masakry. Internowany Lech Wałęsa przebywa w Arłamowie. Tak pisze o tym okresie. Po pierwszych tygodniach poczułem zmęczenie. Byłem sam wśród funkcjonariuszy. Oni byli mili, warunki luksusowe. To była koncepcja. Moje zachowanie było nieustannie przez nich analizowane. Chodziło o to, żeby mnie uśpić, rozmazać. W sposobie odczuwania jestem ciągle chłopem. Nadchodząca wiosna pomogła mi. Na chrzcinach córki Wałęsy Wiktorii jest 20 tysięcy ludzi. To jest sygnał, że Solidarność żyje. Thank you.
Could I ask you, Mr. Wałęsa, have you had any reply, either formal or informal, to your latest letter to General Jaruzelski? Czy otrzymał pan jakąś odpowiedź na drugi list? Nie otrzymałem żadnej odpowiedzi na jeden i na drugi list. Oczywiście skutkiem tamtego było zwolnienie, o co nie prosiłem. Oczywiście bardzo niewygodne to zwolnienie dla mnie było i jest. Bo ja zawsze chciałem być jako ostatni, w tym przypadku wychodząc, ale tak się stało, dlatego też muszę w tej sytuacji rozwiązywać te problemy, które życie mi rzuciło. Ja się chciałem pana zapytać, jak wczorajszy dzień ubiegł? Czy to prawda, że do pana przyszli tutaj z taranem po drzwi? Tak jest prawda, z łomami, z taranem, z tarczami. Ja nie lubię tych metod. Nie lubię metod pałowych, jakichś tam łomami, bo ja jestem na tyle człowiekiem chyba niegroźnym, że... Wypuszczenie Lecha Wałęsy na wolność jest początkiem kolejnego etapu. Przewodniczący rozwiązanej przez Sejm Solidarności ma być ośmieszony i skompromitowany. Użyte do tego zostaną prasa, radio i telewizja. Czy to prawda, że Lech Wałęsa udzielił wywiadu polskiej telewizji? Mogę potwierdzić, że przed wyjazdem z Wałęsy z Arłamowa telewizja polska zwróciła się do niego o rozmowę. Wałęsa zgodził się i udzielił wywiadu. Jednak ten wywiad nie będzie publikowany, ponieważ nie chciało tworzyć dla Lecha Wałęsy sytuacji kłopotliwej. Wywiad był zrobiony w sytuacji, kiedy Wałęsa siedział w odosobnieniu przez dłuższy czas. Nie miał dostępu do doradców, więc intelektualnie osamotniony. W tej chwili Wałęsa jest osobą prywatną. Co Wałęsa powiedział konkretnie w tym wywiadzie takiego, że podjęto decyzję o nieemitowaniu tego wywiadu? Już wszystko wyjaśniłem z tej strony. Dziękuję. Zdjęcia dokonane na milicji z bratem Lecha Stanisławem oraz sfingowana taśma z ich rozmowy mają przedstawić Wałęsę jako oszusta ukrywającego wielki majątek za granicą. Zmazany jest czy nie? No nie, no jak pan pozwoli. To jest pańskie? Ja taki nie mam. Poczuł mnie szkoła. Powiem, że kiedy te nagrody ostatnie, teraz wpłynęły chyba ze Szwecji, z Norwegii, oni powiedzieli, że on teraz nie ruszał nic, dopiero później. Jednocześnie powiedzieli mi, że władza załatwia... Równocześnie prowadzona jest ostra walka polityczna. Zarówno z tych okrzyków, jak i gwizdów, które się rozlegały na sali, widać, że jednolitego poglądu nie mamy na różne sprawy. Tak. Więc, ale myślę, że w jednej sprawie będziemy zgodni, mianowicie, że pozwolicie mi zdjąć marynarkę i krawat, bo jest za gorąco. A na co to ma się przydać krawat? Do wieszania? Tak? Świetnie. W moim najgłębszym przekonaniu Solidarność stała się niestety siłą niszczącą historyczne zdobycze Polski Ludowej. Wiem, że takie dosadne określenia spotkają się wśród pewnej części moich rodaków. Patrz tam. Na końcu sali również z protestem powiedzą: Rakowski znowu zajadle atakuje Solidarność. Nie,
Jestem daleki od zajadłego atakowania. Ja również, podobnie jak miliony Polaków, liczyłem na solidarność. Na odegranie przez nią pozytywnej roli. Skoro to niby jest demagogia, to proszę bardzo, zajrzyjmy do kart historii Polski Ludowej, na których to kartach zapisała się Solidarność. 3 grudnia w Radomiu obradują Prezydium Krajowej Komisji i Przewodniczący Regionów. Lech Wałęsa, zapytany o porozumienie narodowe, odpowiedział: decyzja jest na nie. Nie ma porozumienia, bo nie ma się z kim porozumieć. No a teraz pan Wałęsa mówi, że trzeba rozmawiać, że trzeba się porozumieć. Teraz widzi w nas partnera. Chcę powiedzieć, za późno. Zbyt wiele było wiarołomstwa. Dochodzę do wniosku, że do wszystkiego można się przyzwyczaić. I nie rusza mnie to, że oni stoją bez przerwy, że doprowadzają mnie do pracy, że z pracy odbierają. To mnie nie rusza, że jadą w pociągu razem, że jedni nawiązują bezpośrednio, idziemy jak umrę, rozmawiają o różnych rzeczach. Wiem, że oni nagrywają, a czy nagrywają za mną, no bo przy tej służba. I z innymi żyjemy tak trochę dalej, no. Ale to wszystko, jak mówię, to jest do przyzwyczajenia. Człowiek się przyzwyczai i teraz bym się chyba dziwnie czuł, gdyby tak nie było. Także najbardziej nie lubię, staruszka najbardziej nie lubię, jak to zakup idzie, kupuje coś tam, przymierzyć chce, stanie Chinna, zapisuje stanie, rozmiar taki, no tak, bo oni zapisują wszystko, jak kupuje. Kto? Jak ja chodzę, to ubezpieczenie za mnie nie chodzi. Ale jak jest z domu? To ty! To ty dostajesz w domu. Jaki mężczyzna lubi po sklepach? Mimo swobody, z jaką zachowuje się Wałęsa przed kamerą, niedługo potem powie w jednym z wywiadów: boję się o dzieci. Są poddane presji tego, co mówią o mnie w radiu i telewizji. Jak mają być normalne? Uważam, że to nagroda jest nas wszystkich za naszą wolę walki, ale pokojowej walki. Że pieniądze, a więc strona materialna tej nagrody jest natychmiast przekazana do Episkopatu na Fundusz Rolnictwa. Władze wysyłają protest przeciwko przyznaniu nagrody Lechowi Wałęsie. Rzecznik prasowy rządu Jerzy Urban oświadcza: jest to zapłata dla polskich obywateli działających na szkodę swojego kraju. Danuta Wałęsowa skomentuje: jedno mnie ucieszyło najwięcej. Ta nagroda obmyła z nas trochę błota, w które nas chcieli oblepić.
Módlmy się za naszą ojczyznę, aby Pan Bóg otaczał ją opieką i zachował od niebezpieczeństw. Ciebie prosimy. Módlmy się za robotników, aby swoją postawą wszędzie dawali świadectwo Chrystusowi. Ciebie prosimy. Módlmy się za kierujących w więzieniach i aresztach śledczych, aby swoje trudy i zmęczenie umieli łączyć z cierpieniami Chrystusa i wytrwali do zwycięstwa. Ciebie prosimy. W mszach za ojczyznę biorą udział miliony zwolenników Solidarności. W tej sytuacji zdecydowano się na wielką prowokację. Trzech ekstremistów. Uderzeniami pięści drewnianej pałki pozbawiłem go przytomności. Uczestniczyłem w kneblowaniu, wiązaniu sznurem rąk. Umieściłem w bagażniku, wywiozłem do Torunia, następnie szosą w kierunku Włocławka, przy czym w drodze, w związku z podjętą przez Jerzego Popiełuszkę próbą uwolnienia się i ucieczki, ponownie pozbawiłem go przytomności. Miałem i mam świadomość, powie Wałęsa, że w każdej chwili może mnie spotkać los księdza Jerzego. Jestem człowiekiem zawierzenia i to mi pomaga. Żegnamy dziś księdza Jerzego. Żegnamy cię w skupieniu, godnością i z nadzieją na sprawiedliwy pokój społeczny w ojczyźnie naszej. Spoczywaj już w pokoju. Solidarność żyje, bo ty oddałeś za nią swoje życie. W jakim celu pana wzywała? No właśnie się dowie. Długo pan myśli, że pan będzie? No na wszelki wypadek wziąłem płaszcz. Oświadczenie po wyjściu z prokuratury w dniu 6.11.1985 roku. Mimo presji i zastraszenia będziemy ujawniać prawdę o życiu społecznym. Trzeba informować o każdym przypadku naruszenia prawa człowieka i obywatela. Lech Wałęsa. Pani, któraś tu podniosła, że Wałęsa nigdzie nie chodzi. Może pani się pokazać, która to pani była? Nie, ja nie powiedziałam, że pan nigdzie nie chodzi. Ja powiedziałam, że młodzież obrywa i oni są zawsze na czele, oni siedzą
i ich biją i oni mają kolegia. I pan... nie wolno im tego w ogóle odmawiać. No że oni się chowają za pana plecy, a pan idzie pierwszy i na pana armatki. Od wielu lat, panie Leszku, taka jest prawda, że pan przy pierwszej próbie zlikwidowania jakiejkolwiek manifestacji wycofuje się na zaszczyt. Ja nie uważam, żebym ja wchodził w akcje, które będą mnie zmuszały do ucieczki albo do bicia się. Ja uciekać, proszę panią, nie będę. Mogę paść, ale uciec to nie. Te akcje, które robi młodzież, ja też robiłem. Ja robię jeszcze i dzisiaj. Natomiast nie będę brał w takich akcjach, w których bym musiał uciekać od armatki wodnej. Bo nie będę uciekał. Młodzież tego nie może wymagać. Nie może mówić, że jestem tchórzem, bo nie jestem. Natomiast przegrywać nie przegrywałem i nie myślę przegrać. I uciekać nie będę, choćby mnie, nie wiem co, groziło natychmiast zabicie, nie ucieknę. Oni uciekną, bo ich to jest prawo. Mają, jakbym był w ich sytuacji, też bym prawdopodobnie kiedyś tam uciekł. Gdyby mi lano w oczy wodę. Natomiast nie mogę, jakby to wyglądało, Lech Wałęsa ucieka. Ludzie, nie zmuszajcie mnie do akcji, które mogą tak się skończyć. Ja chciałem zapytać pana przewodniczącego, chciałem zapytać was, czy naprawdę wierzycie w to, że słowami można pokonać udoskonaloną formę faszyzmu, jakim jest komunizm? Masz rację. Tylko weź ze mnie, ja ci daję tą kierownicę, ten mikrofon. Teraz proszę bardzo. Proszę uprzejmie, ja jestem za. Ja mogę mówić tak samo jeszcze lepiej. Ja was proszę o co? O solidarność, o to, że huta stoi, matki płaczą. A co ja mam? 1 maja, się do domu! 1 maja, się do domu! 1 maja, się do domu! W imieniu was wszystkich tu przemawiam. Słuchajcie, jest taka rzecz, że podjęliśmy postulaty, wystosowaliśmy strajk okupacyjny. Do tej chwili aż zostaną spełnione te postulaty i będziemy się trzymać aż do końca. Wasze zgromadzenie zgodnie z tym, co rano żeśmy mówili, nie reprezentuje całości załogi. Nie reprezentuje. Jest reprezentant. Jeszcze raz chciałem podkreślić, że jest, możecie podejmować działania i rozmowy przez normalne, legalne związki zawodowe. Zresztą tak było to... Czy to jest strajk, czy to co to jest? Nie, to ja muszę się zapoznać, ponieważ mnie nie było. Muszę się zapoznać, jaka sytuacja jest. Właśnie, zaraz, ja chciałem powiedzieć po prostu ja... Lesiu, kochany, żebyś ty objął. Prosimy. Słuchajcie. Na razie. Ja się bardzo cieszę, że chcecie ze mnie. Ja tylko pamiętajcie o tym, że ja to jeszcze i kradzę. Jeśli nie zrobimy teraz, jeszcze nas nawet złamiecie, bo możecie nas złamać. To za pół roku jeszcze raz powtórzymy to. Ale wtedy będziemy mieli brzydkie zdanie. Po co? Ten sam chleb. I pomóżcie nam razem, wspólnie, jako stoczniowcy, jako Polacy, pchnąć to do przodu. Przecież kantują nas, oszukują. Za to ja stawałem w 70 roku i w 80. Ale proszę pana, ja naprawdę nie widzę tego, co pan mówi, bo w 81 roku też pan obiecywał. Ja wiem, że panu potem utrudniono. Ale pamiętam, jak to wyglądało. Obiecał pan, że jak ruszymy do roboty, dogadamy się, ruszymy do roboty, wszystko ruszy niesamowicie z kopyta. I potem jak to szło? Kto ruszył, to ruszył. A kto nie ruszył, to nie ruszył. A kto nie ruszył, to nie ruszył. Nie, bardzo dobrze, proszę pana. Przed 13 grudnia to my zgłosiliśmy propozycje pozytywne. Czy pan ktoś powiedział o tym? Czy pan powiedział, jak chcieliśmy wspólną komisję rządową zrobić i naszą, żeby jak zawiesić strajk? Chcecie doprowadzić do tego, żeby stoczę zamknęły? Nie, proszę pana.
Kto? Jaki pan? Proszę pana. Jakim prawem? Jak pan rządzi, że stoi ludzie zamknięte. Muszą mnie płacić i my. Jest każdy samorządny, ma prawo się rządzić jak chce w tej chwili. No to gdzie? Dlaczego panowie nie działacie przez Radę Pracowniczą, przez Związki Zawodowe? Jakie? Co jest? To nie jest ale teraz bo pan podtrzymuje nastrój walki. Pan chce nas pokonać, a my pan nas nie pokona. Jeszcze raz, za co pan się śmieje? Z czego pan się śmieje? Że jeszcze raz bądź pan poważny wreszcie, pan jest dyrektorem, chcemy pana szanować. Chcemy, żeby pan był dyrektorem, ale nie taki. Nie ma wolności bez solidarności! Panowie o mundurach, na pewno tak samo macie żony i dzieci. Zostawcie małe dzieci i żony z kobiety w spokoju. Zacząłem od wczoraj. Wczoraj zrobiłem 10 kursów. Z jedzeniem? Tak. No i 2 razy ulotki przyniosłem. A dzisiaj to znaczy było wszystko obstawione. Nie mieliśmy jak, tylko badaliśmy teren, czy którędy da się przenieść żywność, ulotki. Po prostu chcieliśmy pomóc jakoś. Jeżeli jesteśmy, to im musimy jakoś pomóc. Po ich stronie, jeżeli jesteśmy, to trzeba coś... Podejrzewam, że co najmniej 3 razy będą tu wchodzić z tarczami i cofać się, i żartować sobie, na psychikę naszą działać. Takie będą dzisiejsza noc, tak będzie wyglądała. Będą nas podrywać helikopterami i innymi. Czy wytrzymacie? Nie wiem. Jesteście bardzo młodzi. Ja i Andrzej Celiński na pewno wytrzyma. Tyle co... Panowie, słyszeliście komunikat dyrektora? Słuchajcie. I teraz tak. Oczywiście to jest straszliwe zwycięstwo. Mimo wszystko jest to wielkie zwycięstwo. Zawiesić Lenina, znaczy stoć się Lenina, w tym systemie jest to coś niebywałego. Także wracajcie, wzmocnijcie bramy. Yeah.
co to byłoby w tej chwili zwinięcie stoczni? To byłby najklasyczniejszy w świecie lockout. Władza komunistyczna, która powołuje się na tradycję robotniczą, która ba, w dalszym ciągu jest niby władzą robotników w tym państwie, dokonuje normalnego kapitalistycznego, wczesnokapitalistycznego lockoutu. Klasycznej kapitalistycznej metody. To będzie trudne. To byłoby trudne. Tej akcji dalej ciągnąć nie można było. Gdyby był 1% szans, gdybyśmy z czegokolwiek rezygnowali, wtedy moglibyście mieć do nas pretensje. Przecież... Nie ma tu ludzi. Spokój. Przecież ja wiem, ja czuję was. Ja czuję, że brak nam satysfakcji. Na razie buta, nieszanowanie robotników zwyciężyło. Na razie. Jeśli pan się uważa za komitet strajkowy, no to... Pan jeszcze tu ogon swój wkłada? Żadnej różnicy między mną a komitetem nie ma żadnej. Między panem a bezpieką może być, a nie między nami. Natomiast jeszcze raz mówię, że są pewne rzeczy, które powinniśmy w stoczni uzgadniać. Pan robi dywersję bez sprawy, pan nic nie robi. Pan robi dywersję, tylko pan myśli, jak przypieprzyć temu komitetowi z robotnikom. Dziękuję panu bardzo, z pluralizmem pan, przyjdź z kluczem od Kościelskiego. I do dyrektora deptały, co by jeśli podjął takie decyzje. Dwa dni natychmiast opuści statę. To jest krótka, definitywna decyzja. Na taką koncepcję. Nie wiem, gdzie byli doradcy, nie wiem, gdzie byli przyjaciele. Był taki moment, kiedy nam podano z brygidy najtęższe umysły, że to jeszcze nie jest ta walka i że ta walka dopiero będzie troszeczkę później. Uzgodniono też, że nie wejdą przez 16 godzin, nie, przez 18 godzin Stalowa Wola jest bezpieczna, i porty te, które są to wojsko, znaczy militarizowane. W negocjacjach można przesunąć, powiedzmy, ten punkt równowagi parę stopni w jedną stronę, parę stopni w drugą stronę. Ale jeżeli strajkuje 5 zakładów, a nie 500, no to siła nasza właśnie jest taka. I dlatego trudno było oczekiwać, że negocjacje w takich warunkach osiągną, znaczy, że w tych negocjacjach Lech osiągnie jakieś rzeczy, które przyprawią nas o zawrót głowy.
jest taki fakt. Lech dostał polityczne kierownictwo tych negocjacji i je przeprowadził. Ja się zgadzam z tym, co przed chwilą mówił Jacek, że nie stoi 800 zakładów, tylko 5. Ale jednak pojechałeś nie po to, żebyśmy przestali strajkować, a mglista odpowie z drugiej strony. Rząd nie mógł mniej dać niż dał. Nie mógł mniej dać. To było minimum, które mógł dać. Czy my mieliśmy atuty? Ja sądzę, że no podobne atuty jak w maju, tylko że trochę silniejsze. Czy my je wszystkie wykorzystaliśmy? Uważam, że nie. Oceniam sytuację w tej chwili na trzeźwo, że po tym oświadczeniu nie będzie już żadnego strajku w kraju. I uważam, ciężko będzie też tłumaczyć, że trzeba na to przystać. I jeszcze raz naprawdę, proszę was, nie nawijajmy. Ja jadę do domu. Jutro od rana od 6 spróbuję zgasić ten strajk. Albo wy mi pomożecie, albo nie pomożecie i wyjdę z pomidorami na głowie, jak te zomowcy, którzy podchodzili pod bramę. Spróbuję. Obywatelki i obywatele. Nie chodzi więc o strajki w interesie załogi. Staje się natomiast oczywiste, że jawni i ukryci inspiratorzy tych działań nie wahają się stwarzać sytuacji, w której może dojść do przelewu krwi. W tej fazie rozwoju sytuacji podjąłem następujące decyzje. Siły milicyjne otrzymały rozkaz wzmocnienia zewnętrznej ochrony wybranych zakładów pracy. Zwracam się do wojewodów katowickiego, szczecińskiego i gdańskiego o wprowadzenie godziny milicyjnej na określonych obszarach, gdzie występuje zagrożenie dla bezpieczeństwa obywateli. Nie mamy wyboru. Solidarność to jest i w strajku, ale przede wszystkim solidarność to w pozytywnym szukaniu porozumienia dla dobra nas wszystkich. Jeśli będziemy się rozumieć w jedną i w drugą, jest szansa, że w tym kraju można coś zrobić. Jeśli w każdym momencie będziemy się kłócić i szukać, czepiać drobnego i różnych rzeczy, to naprawdę nic nie zrobimy i ta bijatyka będzie coraz większa, aż do tragicznych rzeczy włącznie. Przepraszam, jeśli komuś nie spełniłem nadziei. Walczę dalej. Kto ze mną walczy, niech wykona to, do czego mnie zobowiązaliście, tak tutaj, w Gdańsku, jak i wszędzie indziej. Jeśli nie, walkę ja zostawiam. Nie jako zdrajca, nie jako ten, co ucieka, tylko jako zdrajca, bo tak niektórzy uważają. Ja naprawdę nie wątpię, że ta władza wyciągnęła wnioski i naprawdę nie wątpię, że wreszcie na drodze porozumienia znajdziemy rozwiązanie. Bo już więcej nie można oszukiwać, więcej nie można czekać. Takie wnioski wyciągłem, albo jestem naiwny, na pewno nie zdradziłem, wierzę w porozumienie, wierzę w Polskę, wierzę w mądrość waszą. Wszystkiego dobrego.
Witam Państwa w studiu czwartym Telewizji Polskiej. Witam panów Alfreda Miodowicza i Lecha Wałęsę. Rozpoczynamy bezpośredni przekaz dyskusji, do której, przypomnę, pan Wałęsa został zaproszony przez pana Miodowicza. Ustaliliśmy, że ta rozmowa będzie trwała do 40 minut, że 5 minut przed upływem tego czasu rozlegnie się sygnał dźwiękowy uprzedzający obydwu rozmówców, że czas dobiega końca. Ustaliliśmy również, że rozmowę rozpoczyna pan Miodowicz. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Minęły lata, panie Wałęsa, od kiedy pana ostatni raz widziałem w Nowej Hucie. I muszę powiedzieć, że patrząc na pana, to tak jak w swoje lustrzane odbicie. Ja też straciłem trochę włosów, przysiwiałem, a widzę, panie Wałęsa, że u pana wąs też jest taki przyprószony. Minęły lata, inna sytuacja. Troski pozostały te same. Troski naszych ludzi. I chciałbym od razu powiedzieć, że o ile wyliczymy wszystkie troski i kłopoty naszego społeczeństwa, to ja również, tak jak i pan, zdaję sobie sprawę, które to są. Dobry wieczór państwu. Sam fakt dzisiejszego spotkania mówi dość jasno i prosto. Nic z tych żądań czy życzeń mojej strony, moich życzeń nie zostało spełnione. Pan, członek KC, mógł sobie pozwolić na spotkanie, o które ja prosiłem 7 lat. Pan mógł dyktować warunki, natomiast ja nie mogłem żadnego warunku postawić. Wałęsa zdawał sobie sprawę, że wygrana w tej dyskusji nie decydowała jeszcze o niczym. Przegrana mogła spowodować nieobliczalne skutki dla związku. Grę jednak musiał podjąć. Dramatycznie pogarszająca się sytuacja gospodarcza zmusza partię do ustępstw. Wałęsa ma jednak świadomość, że związek działający od 8 lat w ukryciu nie posiada ani przeszkolonych ludzi, ani odpowiednich struktur. W tej sytuacji proponowana niemal natychmiastowa konfrontacja wyborcza może łatwo przynieść klęskę Solidarności. W warunkach, w których jesteśmy. Jak w warunkach
tych, których próbujemy odzyskać możliwości rozwoju w kierunku demokracji. Możemy nie dać się wykolegować, możemy jak najwięcej zrobić, jak najbardziej się przygotować i jak najwięcej na tym zyskać. Ta strona druga będzie robiła to samo. No i dlatego też nie należy mówić, że otworzy wszystkie telewizje, że da takie same warunki, że na to wszystko pozwoli. Otóż tego nie da, maksymalnie ograniczy, maksymalnie będzie chciała wygrać. Na nasze miejsca, które są wolno proponowane, też będzie chciała swoje ludzi dać. To jest normalne. To trzeba uważać za normalne, tylko nienormalne jest, że nierówne mamy szanse. I teraz stał problem przede mną i przed Państwem. Dalej. Proszę Was o demokrację i o pomoc w tym, aby powstało ciało, które się zajmie tym tematem, zejdzie do województw, zrobi listy i wygra te wybory. Nie znoszę przegrywać. Lubię wygrywać. Zapytany o przyszłość, Wałęsa odpowiedział: zawsze byłem gorszy. Koledzy mieli rowery, ja hulajnogę. Koledzy motory, ja rower. Dzisiaj to się zmieniło. Nie wiem, co jeszcze może się wydarzyć.